aktualności dnia i proszę słuchać, bo tutaj o odgadywaniu się wzajemnym mówimy, że tego Macierewicza już chcieli wywalić. Jakieś podstawiają kłamstwa. Po co to robić? Po co to robić? Dla dobra sprawy warto się wysilać. Zapraszam. Radia Maria, bardzo serdecznie witamy pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie doktorze, powracamy, rozmawialiśmy ostatnio w sobotę przed wyborami prezydenckimi we Francji. Powracamy do tego tematu. Jest już po pierwszej turze, wyniki znamy. Macron 24%, Le Pen 21,3%. Co ten wynik oznacza dla Europy, dla Francji, a także dla Polski? Ten wynik dla Francji to przede wszystkim oznacza klęskę dwóch partii, które przez dziesięciolecia dominowały w systemie politycznym tego kraju. Kandydat partii socjalistycznej Benoît Hamon zdobył zaledwie 6% głosów, a François Fillon z centroprawicowej partii republikańskiej 19%. A jeszcze rok temu eksperci, komentatorzy i media francuskie były zgodne. Prezydentem zostanie Fillon. Było to pierwsze od 50 lat głosowanie, gdy do drugiej tury nie dostał się kandydat tak zwanej centroprawicy. Czerwoną kartkę dostały zatem zarówno lewica, jak i tak zwana centroprawica, wspólnie odpowiedzialne za stan, w jakim znalazła się Francja. A zaraz po ogłoszeniu wyników zarówno Fillon, jak i Hamon wezwali swoich wyborców do poparcia kandydatury Emmanuela Macron, a następnie przywódca muzułmanów we Francji, imam wielkiego meczetu w Paryżu, wezwał wyznawców islamu do głosowania w drugiej turze w dniu 7 maja na Macron. Obywatele Francji, mówił i apelował, muszą zrozumieć zagrożenie, jakie stanowią ksenofobiczne idee niebezpieczne dla naszej spójności. Ta wypowiedź przywódcy muzułmanów francuskich we Francji oznacza po prostu to, że on przemawiał po prostu nie tylko jako przywódca
społeczności muzułmańskiej w tym kraju, ale wręcz w moim przekonaniu w imieniu jak gdyby wszystkich obywateli Francji. To może oznaczać świadomość dużego poczucia siły politycznej muzułmanów. Jeśli przypomnimy, że w 2012 roku w wyborach prezydenckich 86% muzułmanów głosowało na kandydata socjalistów François Hollande'a, a Macron jest współpracownikiem Hollande'a i jak gdyby został wręcz namaszczony przez Hollande'a, to pokazuje ich wpływ społeczności muzułmańskiej na wyniki wyborów. W tych wyborach wśród muzułmanów znamienne zwyciężył komunista Mélenchon. Nie ulega wątpliwości, że Macron może liczyć na głosy muzułmanów. Znamienne, że właśnie wspomniany też Mélenchon zwyciężył w grupie najmłodszych wyborców w wieku od 18 do 24 lat, gdzie znaczną część tej populacji stanowią młodzi imigranci. A zatem no, dla Francji te wybory będą oznaczały jeszcze większe pogłębienie tego podziału. Ten front tak zwany właśnie front tak zwany republikański, front skierowany przeciwko Le Pen, po prostu oznacza, że mamy tutaj do czynienia z konsolidacją całego establishmentu politycznego, i który zresztą idzie razem w szeregu właśnie. Proszę bardzo, i to nie tak łatwo, tak. Z wyznawcami islamu. Tak się poruszy cała konsolidacja, to. Jeszcze może też pogłębić, ja bym powiedział. To będzie. Tę sytuację, Francja, przecież Francja jest w sytuacji od dłuższego czasu, w sytuacji stanu wyjątkowego. Warto na przykład zwrócić uwagę, że związki zawodowe policjantów, rodziny policjantów w tych wyborach są tak zdeterminowane, że już publicznie wręcz zadeklarowały, że będą głosowały na Marine Le Pen, dlatego że po prostu ich apele do tej klasy liberalno-lewicowej francuskiej sprzed lat, ostatni taki też bardzo zdecydowany apel Związku Zawodowych Policjantów Francuskich w 2015 roku, aby po prostu mogli oni wykonywać, żeby zostały stworzone warunki, żeby mogli wykonywać swoje powinności, swoje obowiązki. Między innymi kwestia zmiany prawa dotyczącego używania przez funkcjonariuszy broni palnej. Policjanci żądają właśnie zmiany tych przepisów, bo te dotychczasowe przepisy uniemożliwiają im skuteczną ochronę nie tylko Francuzów, ale także po prostu są oni bezpośrednio zagrożeni atakiem ze strony terrorystów. Mogą używać broni tylko w sytuacji, kiedy ich życie lub innych ludzi jest w danej chwili bezpośrednio zagrożone. A zatem ten stan tej nienawiści imigrantów do policji jako takiego pewnego symbolu przedstawicielstwa państwa francuskiego jeszcze może niestety się bardziej w tej chwili pogłębić i ta sytuacja tak po prostu może jeszcze pogłębić te wszystkie właśnie dotychczasowe procesy. Natomiast proszę ojca, jeśli chodzi o Europę to i Polskę, bo myślę, że to są kwestie jak gdyby ze sobą związane, no to trzeba powiedzieć, że zwycięstwo Macron niestety będzie oznaczało dalszą federalizację Unii Europejskiej, pogłębianie tak zwanego procesu integracji, to znaczy pogłębianie przywództwa niemiecko-francuskiego w tej kolejności, bo nie ma wątpliwości, że o ile Hollande, prezydent Francji, był, no, można powiedzieć, takim pomagierem Merkel czy Niemiec, to jeszcze w większym stopniu będzie to zjawisko występowało w przypadku zwycięstwa Macrona. Zatem dominacja niemiecka i wsparcie ze strony Francji, centralizacja. Zresztą Macron wypowiedział się między innymi w trakcie Macron. Polska, Węgry występują przeciwko wartościom, jak się wyraził, unijnym, a my
to znaczy zwrócił się do komisarzy Unii Europejskiej, nic nie robimy w tym zakresie, żeby temu się przeciwstawić. Natomiast w przypadku zwycięstwa Le Pen, ona zapowiada przede wszystkim ogłoszenie referendum w sprawie wyjścia Francji z strefy euro, a później referendum w sprawie opuszczenia Francji przez Francję Unii Europejskiej. No ale myślę, że to jest jeszcze kwestia bardzo, bardzo odległa i wątpliwa, czy rzeczywiście w tym kierunku Le Pen by zmierzała. Tak czy inaczej, dobry wynik Le Pen oznacza przede wszystkim no, wzmocnienie tej opinii publicznej europejskiej, bo nie tylko francuskiej, która po prostu występuje przeciwko temu modelowi Unii Europejskiej, temu modelowi federalistycznemu i oczywiście przeciwko tej polityce Unii Europejskiej, także w zakresie legalizacji nielegalnej imigracji w Europie. Panie doktorze, właśnie z jednej strony Francuzi powiedzieli, że chcą jakichś zmian, bo tak jak pan doktor w początkowej fazie analizy powiedział, że te partie, które, z których wcześniej wywodzili się rządzący, uzyskały no, niższą ilość głosów, a z drugiej strony no, właśnie pokazują, że jakby chcą zmian, ale jakby chcąc tego mniejszego zła, bojąc się jakoś. Podobnie taka przychodzi mi do głowy analogia z wyborami choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie no, bali się Trumpa jak ognia praktycznie i tak jakby się wszyscy sprzysięgli przeciwko niemu. Tak podobnie chyba sytuacja będzie miała miejsce, tak możemy prorokować tutaj, tylko że wynik jest wtedy troszeczkę inny, przewidywany, przynajmniej przez tych, którzy popierają Macron. No tak, myślę, że po prostu Francuzi... Nie taki diabeł straszny, proszę państwa, okazało się ten Trump. Nie taki diabeł straszny, no ale wiecie państwo, diabeł nie śpi. I diabeł tkwi w szczegółach. Za guziczkiem, w ornatach, szat papieskich, księdza. On ma różne zaułki, ma różne zakamarki. Tam siedzi szatan, diabeł. Nawet papież Grzegorz VII też miał kochanka, też miał chłopca, chłopaka. I to chłopaka pewnie nie jednego. No, duże jednak poparcie no, dla Macron, który przecież jest też z samego serca, można powiedzieć, systemu, ale zastosował taki zabieg marketingowy, przedstawiając się jako osoba, powiedzmy, spoza układu. Chciał, że tak powiem, zatrzeć te swoje ślady związków z partią socjalistyczną, z tym, że był wysokim przecież funkcjonariuszem państwa francuskiego i tego establishmentu politycznego w przeszłości, a z drugiej strony również no, wynik komunisty, antyglobalisty, byłego trockisty, można powiedzieć, Mélenchon, 20%, to też świadczy o tym, że mamy do czynienia jednak z daleko posuniętą dezorientacją i dezorganizacją właśnie wyborców francuskich. Ale z drugiej strony teraz ten tak zwany front republikański skierowany przeciwko Le Pen, czy tak naprawdę przeciwko po prostu polityce, która ma być polityką jednak jakiejś tam obrony tożsamości francuskiej, to właśnie spolaryzuje niewątpliwie w drugiej turze wyborców, ale trzeba też powiedzieć, że żeby po prostu skutecznie zwyciężyć w tych wyborach, że po prostu to trzeba uzyskać co najmniej 18 milionów, 20 milionów głosów. Na pewno Le Pen może liczyć na tak zwany żelazny elektorat, no ale tutaj musiałaby, że tak powiem, jeszcze uzyskać różne wsparcie różnych innych grup. No trudno powiedzieć, bo Fillon wezwał swoich właśnie wyborców do głosowania na Macron, ale nie wiadomo, jak się zachowają ci wyborcy. Tak, słucham. Jednak większość wyborców, którzy głosowali na Fillon, to są
ludzie generalnie o poglądach konserwatywnych. A więc no, wszystko jeszcze może się, że tak powiem, wydarzyć, chociaż wydaje się, że oczywiście zdecydowanym faworytem jest Macron, ale czeka nas na przykład 3 maja debata i ona, myślę, telewizyjna, myślę, że też może mieć jakiś wpływ na ostateczny wynik. Do głosowania jeszcze 1,5 tygodnia, no i zobaczymy właśnie, jak ta kampania będzie przebiegała, jak będzie wyglądała. Na pewno będzie ciekawa. Natomiast, panie doktorze, ja chciałem się zapytać taką sprawę jakby około wyborczą. Frekwencja niesamowicie wysoka, ponad 80% uprawnionych do głosowania poszło do urn, wziął udział w tych wyborach. Czy Francja jest znana z takiej wysokiej frekwencji? Czy to jest dla nich coś charakterystycznego? Czy po prostu te wybory były takim jakby no, szczególnym wydarzeniem dla nich w tym momencie historycznym, że tak tłumnie masowo Francuzi poszli do urn? Nie, to nie było szczególne wydarzenie, aczkolwiek oczywiście trzeba zwrócić uwagę na tę wysoką frekwencję. Frekwencja wyniosła 80%, ale podobnie było w poprzednich wyborach prezydenckich. To bardzo dobra oczywiście frekwencja, jeżeli weźmiemy pod uwagę również to zagrożenie ze strony terroryzmu islamskiego, tym bardziej, że francuskie lokale wyborcze są otwarte jedynie do godziny 19 na wsi i do godziny 20 w miastach, więc frekwencja dość wysoka, ale jak mówię, tak, to jest jak gdyby tradycyjnie we Francji, że wybory prezydenckie właśnie wynoszą w granicach 80%, ale z kolei na przykład, no i generalnie można powiedzieć, że wybory prezydenckie zawsze wyróżniają się wyższą frekwencją nie tylko we Francji, bo jeśli porównamy, że w ostatnich wyborach parlamentarnych we Francji frekwencja wyniosła 60%, w wyborach regionalnych poniżej 50%, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego zaledwie 40%, to mi się wydaje, że po prostu generalnie Francuzi, że tak powiem, zmieścili się w tym zjawisku, w tych tendencjach, jeśli chodzi o frekwencje europejskich, ale na pewno też trzeba powiedzieć oczywiście, że jest to też raczej tradycyjnie Francuzi chodzą właśnie na wybory, ta frekwencja jest dobre, szczególnie właśnie, jak mówiliśmy, w wyborach prezydenckich. Panie doktorze, będziemy oczywiście z uwagą przyglądać się temu, jak ta druga część kampanii wyborczej we Francji przebiega. No i oczekujemy na debatę 3 maja, tak jak pan doktor nam przypomniał, tak. I na drugą turę 7 maja. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam serdecznie, panie doktorze. Dziękuję, dziękuję bardzo. Z panem Bogiem, pan doktor Krzysztof Kałęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, był gościem Aktualności Dnia. Także widzicie państwo, Francuzi muszą uważać, ale u Francuzów też jakaś jest tam gra polityczna. I nie wiadomo, gdzie tutaj diabeł palce swoje maczał, który nie śpi, który kryje się w szczegółach, w ornatach na przykład.